i na co. Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą, a potem sami piszą mozolnie i nieudolnie, by od dławiącej ciszy łkające serce uwolnić. I ostatnia zwrotka. Nie wiem, co to poezja. Jest w niej coś z laski Mojżesza. Strumień dobędzie ze skały, umie zabijać i wskrzeszać. Najpiękniejszy jest